6 kwietnia wspominamy świętego Wilhelma z Paryża, opata. Święty Wilhelm urodził się około roku 1122 w Paryżu w rodzinie szlacheckiej. Wychowywał go wuj Hugo, 42 opat, w opactwie świętego Germana w Paryżu. Po otrzymaniu święceń subdiakonatu Wilhelm został kanonikiem kościoła świętej Genowefy na górze. Jego przykładne życie nie podobało się innym kanonikom. Próbowano za wszelką cenę pozbyć się go ze swojego grona. Przyjąwszy święcenia diakonatu, Wilhelm został skierowany do małego klasztoru Epinay poza Paryżem. Szczęśliwie jednak w roku 1148 papież Eugeniusz III odwiedził Paryż i rozwiązał dotychczasową wspólnotę kanoników. Na ich miejsce sprowadził kanoników regularnych z paryskiego klasztoru świętego Wiktora, którego przeor, Odon, został opatem świętej Genowefy. Wkrótce także Wilhelm powrócił do tej wspólnoty, zostając jej subprzeorem. Okazał się bardzo gorliwym w życiu duchowym. Sława Wilhelma dotarła do uszu biskupa Absaloma z Roskilde w Danii. W 1161 roku wysłał on do Wilhelma poselstwo z zaproszeniem do podjęcia trudu reformy klasztoru świętego Tomasza w Eskilso w jego diecezji. Wilhelm przystał na tę propozycję. Został opatem tego klasztoru. Pomimo trudności wynikających z biedy i oporu dotychczasowych członków wspólnoty, zdołał zreformować klasztor i przywrócić im regułę świętego Augustyna. W roku 1178 przeniósł go do Ebelhold. Wilhelm uświęcił się poprzez życie modlitwy i surowe umartwienia, które towarzyszyły cierpieniu wynikającemu z surowego klimatu i ubóstwa. Nosił włosienicę, spał na gołej ziemi i codziennie pościł. Ilekroć zbliżał się do ołtarza, zalewał się łzami, ofiarując siebie Bogu w duchu adoracji. Około 1194 roku Wilhelm udał się do Rzymu w imieniu Ingelburgi, siostry króla Danii, która została oddalona przez swojego męża, króla francuskiego Filipa Augusta. Po powrocie do Eskilso zmarł w niedzielę wielkanocną 6 kwietnia 1203 roku. Kanonizował go papież Honoriusz III w roku 1224. Módlmy się. Boże światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Wilhelma opata na czele swojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem dochowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.